Siemaneczko, ziomeczki, ja jestem Frenzy, a dzisiaj zagramy sobie w Battlefielda 1 kampanię, w pierwszą misję na Wojnicy Stali. Seria z Battlefielda 4 jak najbardziej będzie kontynuowana, ale na razie mi się po prostu tego nie chce dalej nagrywać. Zresztą dostałem Battlefielda 1, no i szkoda byłoby nie skorzystać. Dobra, teraz się wczuwam. To jest prolog ogólnie. Już przyszedłem go raz. Położyć kres wszystkim wojnom. Tak się jednak nie stało. Ale świat zmieniła na zawsze. Za chwilę przeniesiesz się na linię frontu. Twoje szanse na przeżycie są minimalne. Czytam wam to, jakbyście, nie wiem, nie umieli czytać. Nie wiadomo. Może mnie ogląda jakiś, nie wiem, czterolatek. Otoczyli nas! Musimy utrzymać tę linię! Dobra. Okej. Musimy zmienić ustawienia. Byliśmy tu z całego świata. Wielu z nas myślało, że wojna będzie sprawdzianem dojrzałości. Wielką przygodą. Uwierzcie. O tak. Bardzo się myliliśmy. Nie,
Simon Edward teraz poszedł. Nowe maszyny do zabijania, takie jak czołgi, mogły błyskawicznie odwrócić bieg wojny. Na szczęście większość z nich należała do nas. I teraz do czołgu. Ruch dalszy do kościoła! Musimy cię przebić! Piechota teraz liczy! Where are you? Deutschland. No na pewno, wybieraj. Odej TKM-u! Odstrzelaj cały obszar! Kierowca na przód! To nasi piloci! Obserwuj porabicy, synu! Zamiast przygody znaleźliśmy strach, a jedynym wspólnym mianownikiem okazała się śmierć. Atakują oni. Atakujemy my. Z trailera. Co jakiś czas spychamy ich tak, że spoza czarnej rozpaczy przebłyskuje normalny świat. Prawie na wyciągnięcie ręki.
masakry. No niesamowite zniszczenia. Porównanie z 2004 sezonem. Wojna jest naszym światem, a świat jest wojną. Ale za każdym celownikiem kryje się człowiek. Dokładnie. Nie. 19:15. Dobra, Shift F1, no. No i co jest, halo? Ludzie pełni płonnych nadziei. Ludzie honoru i zbrodniarze. Przyszli bohaterowie legend. Skazani na zapomnienie. My, rycerze niebios, duchy pustyni i szczury w błocie. Takie są nasze historie. Także w tym momencie, ziomeczki, ja bym chciał wam podziękować za cały odcinek. No i za to, że ogólnie już mam 50 subskrypcji. To jest taki, można powiedzieć, mikołajkowy specjal. No. Także w następnym odcinku będziemy zaczynać prawdziwą opowieść, ponieważ to był prolog. Nie wiem, czy wspominałem na początku, już nie pamiętam. Bo to i krew, to chyba będzie o czołgiście. Jak widać, Mark V i czołg. Dobra, nie będę spoilerował. Także zostawcie suba i lajka. To będzie niezła mozaika, także trzymajcie się, cześć! Yeah.